Za nami 14. edycja Mistrzostw w podawaniu baraniny i Święta Baraniny. Głównym celem konkursu jest kultywowanie, propagowanie, pogłębianie wiedzy o polskim mięsie jagnięcym i baranim oraz wyrobach z mleka owczego i owczarstwie. Jasiek Sztefek, którego z nami nie ma, bo rok temu odeszedł, miał pomysł na rzecz, która była pyszna od strony kultury, bo sięgała do tradycji tej ziemi, ale również kulinarnie. Że była aktywnić to, co za cesarki Austrii tu przyjeżdżali od Wiednia ludzie lekować swoje wątpia. Szli na polany do bacy, żeby mleko, bo wtedy i owce i kozy były, żeby kozie mleko pić. Do sanatoriów, domów czasowych dowożono mleko kozie, sery kozie, ale przede wszystkim żętyce. Żętyce, która po paru dniach, jak zaczną fermentować, lekko podkwaśnieje, jak szampan taki się robi z pąbelkami. No cudo dla flaków. Reguluje cały system trawienny i daje niebywałe w gastrycznych rzeczach wyniki. Bułgarzy mają kisłe mleko, a my mamy żętycę, o której zapominamy. Ja się chciał wrócić do tych tradycji, że tu się pasły owce, nie tylko turyści się paszli na leżokach. Nie, turystów w ogóle nie było wtedy. No i zaczynają ci turyści ściągać, to niech, że nie tylko do knajpy pójdą zjeść schabowego, antrykota z piersi kurzej, tylko niech spróbują jagnięciny, baraniny, może serka owczego, może żyntycy, może bundzu, bo to są takie przysmaki tutejsze, które są naturalnym pożywieniem, a wspomagającym nasz system trawienny, czyli odżywianie i zdrowie. Imprezę podzielono na dwie części. Na Ustrońskim Rynku oprócz oczywiście przyjemności dla podniebienia nie zabrakło również dobrej muzyki, konkursów oraz wystąpień. Zaś w siedzibie RM Gastro odbyła się część konkursowa, w której wzięło udział 7 drużyn. Na wysokim poziomie było bardzo dużo zastosowanych technik kulinarnych do sporządzenia tych dań. Głównym daniem do sporządzenia była jagnięcina, a konkretnie jeden z elementów jagnięciny, czyli cober jagnięcy z kością lub bez kości, z obowiązkowym użyciem oleju z esencją masła, kalarepy oraz pieprznika jadalnego, czyli kurki. Oczywiście na deser było obowiązkiem przygotować danie deserowe z użyciem sera owczego, buncu, bryndzy lub oscypka, z obowiązkowym użyciem jeżyny, likieru karmelu z solą morską. Jagnięcina to wymagające mięso, przyznaje Leszek Makulski, ale warto z nim eksperymentować. To jest bardzo trudne mięso, ale bardzo trudne, ale bardzo dobre. Zacytuję mojego kolegę. Jagnięcina jest truflą wśród mięs. Jak trufla oznacza wśród grzybów najwyższą jakość grzyba i smakowitość, tak to mięso jagnięce jest tą truflą wśród mięs w ogóle. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.